Kamil Stoch i to jest szansa na tę pierwszą wygraną drużynową. Kamilu, stoi takie rzeczy się robić. Musi skoczyć 128. 28 metrów i patrzmy w powietrzu, Kamil, będzie daleko. Ależ, ależ, ależ pięknie! Ależ on to zrobił w niewiarygodnym stylu! Wiedzieliśmy, rekord, rekord, który chciałem, żeby skoczył w pierwszej serii. 141,5 metra, o metr dalej niż Simon Amann. I łączna nota będzie imponująca. Od sędziów dostanie tak. 1/10 za wiatr. 4,8 za bramkę. Po 16 startował. 18, 17,5, 19,1. Fantastyczny skok. Może on słyszał, że chcieliśmy, żeby ten rekord padł tutaj w imponującym stylu, żeby postraszył przed jutrzejszym niedzielnym konkursem także rywali w indywidualnej rywalizacji. Mówiliśmy o tym, że Kamil, no to jest te niesamowite granitowe nogi, ale które świetne. Wytrzymują te niewiarygodne przeciążenia. Świetnie, że skrzyżowane narty. I jak on to zrobił? Dobrze, że nie ląduje już z tym przyklękiem, bo tego nie wybroniłby się. Proszę zobaczyć, radość. Wszyscy trzej, tutaj Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot czekają na skok kolegi. To jest ten duch zespołu, to jest ta jedność, którą oni tworzą, która nam sprawia tyle szczęścia i radości. A przynosi ponadto sukcesy. Ja nie wiem, co bardziej podziwiać. Odległość, nowy rekord 141,5. Czy to wyjście z opresji w lądowaniu i jaka przewaga nad Niemcami? 24.